Witajcie na kanale ZeptoBox. Dzisiaj założymy najprostsze ze smart home'u S-on-off, son-off, niektórzy mówią, a to chodzi o to, że pewno S-on-off, włącz-wyłącz. W każdym razie, son-off basic R2. Tak jak tutaj na narożniku po prawej i chcę to zamontuję w moim bałaganie, czyli w mojej kuchni. Bo na razie mam tylko tak, że te LEDy gaszę w ten sposób. Więc, żeby to było jakoś fajniej, chociażby tym przyciskiem, który jest tutaj, no to podłączę to tu na kablu i tak zostawię na stałe podłączone. I będzie teoretycznie bajera. No. To Wam pokażę dziś. W internecie jest wiele wersji tego urządzenia. Natomiast to jest najprostsze. I o, proszę, kucę paset. To jest najprostsze. To tylko włącz-wyłącz jest po Wi-Fi i sterowane z telefonu. Postaram się Wam też nagrać ekran telefonu później w aplikacji. W każdym razie, no to mamy to. A tutaj kupiłem też taką wersję, żeby, jak wiecie, ten inwerter Volt Polska, który zamontowałem, żeby go odłączać od sieci, bo on właśnie tego nie ma, czyli zaczyna naparzać jakąś tam mocą, więc ustawię, że jeżeli moc będzie większa niż, to ma go odłączyć od sieci i tyle, i ładować się z solarów. Także to jest ten z pomiarem prądu, wtedy jest Sonoff POW wersja, jak od Power pewno, i to miała być wersja R2 czy coś takiego. To będzie potem, ale to jest przede wszystkim na razie te LEDy, żeby sobie sterować telefonem. Także na chwilę zakupu, czyli 23 lutego, coś koło 28 zł, ta najtańsza wersja kosztuje. Oczywiście przez Ali pewno taniej, no ale ja kupowałem na Allegro. Żeby nie było, w tym maleństwie, w tym pudełku jest ładnie opisane krok po kroku, co trzeba zrobić i jak podłączyć, więc ja dlatego też nie będę Wam nawet tłumaczył, gdyż naprawdę w tej instrukcji, nawet nie znając chińskiego czy jakiegokolwiek języka, tu jest wiadome, czyli możemy podłączyć to tylko fazą, ale wtedy wiadomo, neutralne musi gdzieś się z tym schodzić, szczególnie jak mamy różnicówkę, albo najbardziej właśnie tu zastosujemy taką wersję właśnie, czyli takie podłączenie. Tutaj jest pewna informacja o tym, żeby wyłączyć bezpiecznik przed rozpoczęciem działań. No, także tak też podłączymy, czyli proste input, wejście, output, wyjście. Filmików z tym jest dużo, ale nigdy nie miałem, zawsze robiłem smart wszystko sam, a chcę z gotowych rozwiązań skorzystać. Przecinamy kabel i wpinamy to. U mnie oczywiście musi leżeć wszystko. To obrabiamy dosyć krótko, bo tu fajnie, żeby się schowało, żeby te kabelki nie wystawały. Po raz pierwszy chyba tego nie zalutuję. No i tak samo z drugiej strony tutaj gdzieś, o. Też dosyć krótko i tak to przykręcam. Słuchajcie, no więc niestety ten kabel jest dosyć gruby, a te śrubeczki krótkie, więc przykręcam po jednej stronie tylko, bo po drugiej zwyczajnie nie mogę tego docisnąć, jakby były dłuższe wkręty, ale pewno znowu by przechodziły na drugą stronę. Tak czy inaczej, tutaj możemy to podłączyć. I po podłączeniu powinno zacząć migać to. I teraz teoretycznie powinien już nasz sterownik działać. Więc słuchajcie, do tego służy Everlink, bynajmniej na razie taki znam, jako oryginalny. I teoretycznie, tutaj już tam sobie zrobiłem jakoś gościnny, dodaj. Zobaczymy szybkie sparowanie,
jak to wygląda. Wi-Fi 2.4. Teraz ono trzy razy szybko miga i raz długo. Tak, znalazł już urządzenie. O, pomyślnie, sam jestem zdziwiony. No i teraz wpiszemy nazwa to kuchnia szafki. Dobra. Dodaj do pokojów gościnny. No i teraz naciśnięcie tutaj powoduje od razu reakcję na włączenie, jeśli chodzi o wyłączony. A jeśli chodzi o wyłączenie, to trochę kondensatory trzymają. No dobra. Czyli w tej chwili urządzenie po tym sparowaniu świeci już się ciągle. No i właśnie się dziwiłem, bo jak tym przyciskiem też możemy włączać i wyłączać z aplikacji, nie ma żadnych opóźnień praktycznie. Tylko włącza się, a jak się wyłącza, zapomniałem, że tu są dosyć duże kondensatory zamontowałem, więc o, zanim zgaśnie to trochę trwa, ale tak naprawdę to reaguje natychmiastowo, bo słychać to po pstryknięciach przekaźnika. No i tym sposobem mamy smart dom, którym możemy dalej rozbudowywać. Więc to tyle, kochani. Dzięki za uwagę. Lajkujcie, subskrybujcie, naprawdę to motywuje mnie do dalszego nagrywania. Jeszcze cały czas tylko nie mam tego statywu naprawionego, także filmuję to wszystko z ręki. Hej!